serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym dla Państwa pokazać, jak ja robię galaretę wieprzową z nóżek, z golonki. Mam też kilogram karkówki prawie. Jeżeli ktoś sobie życzy, może też dołożyć łopatkę. Też się nadaje, ponieważ aż nie jest taka tłusta. Ale ja wolę karkówkę, ponieważ to mięso jest bardziej delikatne. Tak samo jak z golonki, mięso jest bardzo delikatne i dlatego ja biorę przeważnie karkówkę, ale nie, ja biorę też karkówkę i łopatkę. A więc tu mam już kilogram, jak mówiłam, karkówki, zostawię na zupkę, przyda się mięsko z kością, nie robię, a tutaj, proszę Państwa, mam właśnie, już nastawiłam tą karkówkę, był kilogram. Dwie nóżki pokrojone, to po to właśnie, żeby miało tej żelatyny było dosyć. I taką większą tylną golonkę. Tu jest taka tylna, większa ona jest, bo te przednie to byście musieli Państwo mieć ze dwie chociaż, żeby było więcej mięsa. I około 3 litrów wody. I tak, proszę Państwa, teraz doprowadzamy do stanu wrzenia tą wodę. Solimy w międzyczasie, dajemy liść laurowy, parę ziela angielskiego, troszeczkę soli. Jak ktoś jak sobie nie życzy, może jeszcze nie dawać soli, się szybciej może ugotować. A więc dodajemy teraz i jak się woda zagotuje, to ja bym Państwu radziła troszeczkę tą szumowinę, można powiedzieć, zebrać. Ona taka jest brzydka. Tu chociaż na koniec i tak ja będę wszystko przez sitko przecedzać. Tutaj, proszę Państwa, mam te wszystkie warzywa. A więc tu jest seler zielony, seler również w kawałku, gdzieś się tu podział. Zaraz, tu jest seler też w kawałku, w kawałkach. Pietruszka, jedna taka wielka, można dwie mniejsze dać. Marchewki ze 3-4 i cebulę ze 2 albo jedna duża z jedną cebulę. Na koniec mam czosnek, dałam jeszcze cały, żeby nie zapomnieć, że to dopiero na koniec, żebym teraz nie dała. Bo niektórzy na przykład nie lubią, a więc proszę nie dawać, jeżeli ktoś sobie nie życzy. Albo zrobić pół na pół, bo idzie na koniec do połowy dać z czosnkiem, a do połowy rozlać na pół, podzielić i dopiero dać czosnek. Lepiej smakuje. Nie musi go być dużo, ale naprawdę lepiej smakuje. A więc teraz przechodzimy do ziela angielskiego. Dwa mam akurat. Troszeczkę, parę ziarenek. Z 5, 6, 7 dajemy angielskiego. I z pół łyżki tam już teraz soli. Niech to mięsko pomalutku się tam gotuje. Ja tutaj mam, proszę Państwa, duży garnek, chyba 5-litrowy, ale mięso weszło, a więc nie wejdzie tyle wody. Mam 3 litry wody odmierzyłam, żebyście Państwo wiedzieli. Zaraz zaczyna się gotować, przykrywamy. I te warzywa, proszę Państwa, ja daję do galarety dopiero po 1,5 godziny, ponieważ golonka gotuje się minimum 2 godziny. Karkówka możliwe, że też. I to by się Państwo rozgotowało. Teraz, zaraz, jak to się zagotuje, zmniejszę. Przynajmniej o 2/3. Czyli jak miałam na 9, będzie się gotowało na 3. Wchodzę ponownie. Proszę zobaczyć. Jeszcze zostało pół godziny, proszę Państwa. Zobaczę, jak to wygląda. A więc mięsko jakby takie prawie ugotowane w karkówce. Kolonka jeszcze musi. No i te nóżki na pewno też. Teraz przechodzę do wrzucania tych warzyw. I one jak tak się z pół godziny, proszę Państwa, te warzywa podgotują. Ja je wszystkie wyciągnę. Jeżeli karkówka będzie również miękka, wyciągnę i trzeba może będzie podgotować jeszcze. Teraz już zacznę przyprawiać. A więc musi być łyżeczka pieprzu czarnego i łyżeczka
fiołowego. Papryki raczej tutaj nie daję. Mogę dać ten kolorowy. Troszeczkę pieprz. Troszkę magii. Taką gałązkę tej magii zielonej. Tutaj mam w lodówce właśnie. Ona jest jeszcze dobra. Ten lukczyk. Na koniec damy również z łyżeczkę magii. Takiej tej normalnej. To nieraz trzeba po prostu dać. Teraz zostawiamy. Znowu włączam, proszę Państwa, na 35 minut i niech się te warzywa gotują. Też na wolnym ogniu. I tak, proszę Państwa, teraz przechodzimy do końcowej, w sumie można powiedzieć, do końcowego etapu. Tutaj mam odsadzony ten rosół z gotowania tego mięska na galaretę i około 3 litrów wody. Trochę mi się wygotowało, ale myślę, że nie jest aż tak ta galareta lepka i boję się, że mogłaby być za rzadka, a więc daję 2 paczuszki po 0,9. Mogę dać 3, bo w paczce 3 żelatyny, ponieważ nie chciałabym, żeby ona mi się robiła jakaś tam, żeby była rzadka na talerzu, czy... Jeżeli byście chcieli Państwo mieć naprawdę w 100%, że nie trzeba żelatyny, w 100%, że nie trzeba, że nie chcecie żelatyny, to musicie dać z 2-3 nóżki, te dolne części. To wtedy ono się Wam Państwu nagotuje, ta żelatyna. W sumie to też jest żelatyna, tylko że macie, tu jest żelatyna, tylko to już jest gotowe. Rozrabiacie zimną wodą, gdzie z puszklanki zimnej wody i jeszcze trzeba będzie to wlać. I tutaj już dałam teraz troszeczkę pieprzu jeszcze z pół łyżeczki, soli z pół łyżeczki i parę kropli magii, ponieważ to musi być jak zupa fajnie przyprawione. To nie może być mdłe. Jeżeli będzie mdłe, to galareta tak nie będzie aż dobrze smakowała. Ja teraz to spróbuję. Pyszne. Smakuje jak rosołek, ale sól jeszcze musi być. Czyli dobra łyżeczka soli musi być jeszcze. Ta galareta właśnie prawie zawsze mi wychodzi, nie? Dlatego jeżeli Państwo zrobicie, mam te pieprze, to mam nadzieję, że będziecie chętni jeść sami i goście wasi będą zadowoleni z takiej galarety. Tutaj troszeczkę możemy jeszcze zielonego wrzucić. Smakuje naprawdę tak pysznie, jak pyszny rosół, dosyć ostre jest, a więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Tutaj mam to mięsko, powykładam. Nie, najpierw obiorę, proszę Państwa, wymieszam wszystko, żeby wszystkie części były również, nie również, żeby wszystkie części były wymieszane. Nóżka, golonka, ta karkówka, żeby na każdym talerzu było jednakowo i wtedy zalewam tą wodą. I zaraz wrzucimy do tego czosnek. Wrzucimy, zagotujemy i odstawiamy. Ja dużo nie daję, ale zagotuję z czosnkiem, bo myślę, że będzie trwalsze wtedy. Teraz już ładnie pachnie. Naprawdę pyszne. A więc odstawiam. I to, proszę Państwa, gotowało się suma summarum, z wyciąganiem to wszystko doprawiamy około 3 godzin Państwo potrzebujecie. A teraz przechodzimy do nalewania tego rosołku. Tak on wygląda. Myślę, że Państwo widzicie pięknie. Pachnie bardzo ładnie. Tu jest, proszę Państwa, podzielone to mięsko z karkówki, z golonki.
A więc tak aż dużo tego nie ma. Mięska było dużo dosyć, ale nie ma tak dużo, a więc tyle potrzebujecie, proszę Państwa, żeby na taką dobrą galaretę. Tego dałam troszeczkę żelatyny, ponieważ bałam się, że może być... Nieraz robię bez żelatyny, ale tak mówię, to wtedy trzeba będzie może nawet większy garnek, żeby te nóżki się schowały, albo można w dwóch garnkach ugotować najpierw nóżki, a później resztę. Tylko tłumaczę Państwu, a to sobie zrobicie, jak uważacie. Ten słoik na pewno zostanie już jak coś to na parę dni później. I tą resztę, proszę Państwa, wlewamy teraz do tego pół miska. A więc tego mięska jest naprawdę dużo. I tyle musi być. Na pewno nie może być mniej. Więc dziękuję bardzo i do zobaczenia. Albo do usłyszenia.